44, projekt zarządu, paragraf pierwszy, w ramach zadań pod nazwą wydawanie biuletynu Rady Dziennictwa Szczecinowa strony internetowej, dział 750, rozdział 75.0.75, z paragrafu 43.00 przenosi kwotę 2,5 tysiąca na paragraf 41.70 na obsługę strony internetowej. Tu również jest paragraf zamiast drugiego, tu mam ucieknę, zamiast trójki jest dwójka. Tu przenosimy pieniądze pozostałą po przetargu, część pieniędzy do opłacenia osoby, która obsługuje stronę internetową. Kwota rocznej takiej obsługi to około 4 tysięcy, czyli miesięcznie to jest jakieś 300 parę złotych brutto, jak kosztuje obsługa strony internetowej. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pan radny. Tak, mogę tylko pochwalić, że to jest bardzo dobra kwota. Jak radny mówię, to jako ekspert, taka kwota za obsługę strony jest to bardzo niska cena i w porównaniu z tym, że na przykład miasto płaci 80 tysięcy złotych za stronę internetową, znaczy miasto tak, za igrzyska olimpijskie, no to jest to absolutnie racjonalne. To zaskoczenie przewodniczącego, chwalę się. A logo pan mówi? U logo to jest osobna kwestia. Logo to 82 tysiące, 80 tysięcy jest za stronę internetową. Aha. Także jest to bardzo niska kwota, no oby miasto tak brało przykład z dzielnic. To tych pieniędzy to już mają. Która kwota? Za miasta czy w domu? 2,5 tysiąca. No ale to nie... Dobrze, zamykam tę dyskusję. Przystąpię do procedowania. To jest zakupacie 544. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję uprzejmie.